Powyrywane kwiaty, wywrócone kosze, porozrzucane śmieci. Dziki niszczą katowicki park Kościuszki, ale pojawiają się także w Parku Zadole czy Parku Leśnym. Jeden ich atak to zniszczonych na przykład 1000 kwiatów. Dlatego nie wyrzucajmy resztek jedzenia do koszy przy alejkach, bo to może je przyciągać, a jeżeli takie zwierzę stanie na naszej drodze, zachowujmy się spokojnie. Magda Sincewicz. Zryły dziki nam kwietniki. W Parku Zadole, Dolinie Trzech Stawów, Parku Kościuszki i mniejszych skwerach, gdy one nocą wychodzą na żer, my nad ranem widzimy tego skutki. Zniszczone kwietniki, poprzewracane kosze na śmieci, porozrzucane śmieci, to są takie sytuacje, które tak naprawdę od zakończenia hibernacji zimowej dzików przez cały rok my tego w parkach doświadczamy. Można przejść, widać rozryte trawniki, zniszczone kwietniki. Teraz to się bardzo nasiliło. Spośród kilkudziesięciu tysięcy roślin na terenie samego Parku Kościuszki codziennie zniszczeniu ulega ich od 1000 do 1500 sztuk. Jeden, drugi, o, trzeci, ten jakoś się trzyma. I to w ten sposób jest wszystko. Przecież to już te kwiatki, to one już nie odrosną. I mimo, że ponad 20 osób dzień w dzień dokłada wszelkich starań, by doprowadzić sytuację do normy, to nazajutrz dzieje się to samo. Potem to serce boli, bo człowiek się tyle tu napracuje, to tyle kwiatków przecież chodzi, jak się posadzimy te kwiatki, a jak przychodzimy, to potem aż po prostu boli serce, że to czas znowu wszystko poprawiać. Bo można by przecież wszystko zagrodzić, ale jaki to by miało sens w parku? Nie pomagają nawet specjalne metody. Szmatka dookoła patyczka, nasączona pewnym środkiem, który ma odstraszać te dziki, a wieczko jest po prostu po to, żeby deszcz na to nie padało, żeby to szybko się nie ulatniało. Ale jak widać też średnio. Pośrednio sami jesteśmy sobie temu winni. Zwierzęta wchodzą do miast w poszukiwaniu pożywienia, ale też dlatego, że to my, ludzie, wkroczyliśmy na ich teren do lasu. Zawsze tu były dziki. Od zawsze. Odkąd polikwidowali lasy, porobili bloki, to gdzie mają iść? Przychodzą do parku. Przychodzą, bo się do nas przyzwyczaiły, a czy my do nich? Człowiek się boi, bo nie wie, albo zaatakuje, albo ucieknie, tak? To jest dzikie zwierzę. Człowiek nie zdaje sobie sprawy, co zrobi. Co my możemy zrobić? Następnym razem, jak wybierzemy się do parku, pamiętajmy o tym, by nie zostawiać po sobie resztek jedzenia. Może dzięki temu uda się uniknąć kolejnych zniszczeń.